całkowicie ufał Bogu. Jak się modlił, to wydawało się, że on do szaleństwa ufa Bogu. Potrafił powiedzieć swoim życiem: Jezu, ufam Tobie. Pamiętam, to był 2002 rok, kanonizacja ojca Pia. Na placu świętego Piotra, kiedy ojciec święty bardzo poruszał się na fotelu. Podnosił się na oparciach, nie mógł znaleźć sobie po prostu miejsca. W pewnym momencie nachyliłem się i mówił: Ojcze święty, czy mógłbym w jakiś sposób pomóc? A papież mówi: mi już nie można pomóc, mi już wszystko boli, tak musi być. I ojciec święty w takiej sytuacji potrafił powiedzieć: Jezu, ufam Tobie. Potrafił zgodzić się na to, co niesie ze sobą życie, bo dotykając się Chrystusa, my dotykamy się krzyża. Ojciec Święty, dotykając się Chrystusa, dotknął się krzyża. On nie tylko ofiarował to, co od Boga otrzymał. Otrzymał bardzo wiele. Ale ofiarował także to wszystko, co Pan Bóg mu zabierał, odbierał. A odbiera nam po kolei, odbiera nam naszą młodość, odbiera nam bardzo często osoby bliskie, bo umierają. Odebrał osoby, które zginęły w Smoleńsku. I wtedy powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, to jesteśmy już bardzo blisko świętości. A tego uczył nas Jan Paweł II. Kiedy przyjechałem tutaj do pracy w 1998 roku, to już tej tremy takiej wielkiej nie miałem. Pamiętam, że kiedykolwiek miałem się zwrócić do Ojca Świętego, to zawsze szukałem najodpowiedniejszych słów. Ja w końcu zwracam się do papieża. I nie było mi to łatwe. Potem może z czasem troszeczkę łatwiej było, ale na początku nie. Ja przede wszystkim przygotowałem liturgię jako ceremoniarz. Ułatwiałem celebrację Ojcu Świętemu wraz z całą grupą ceremoniarzy pod przewodnictwem arcybiskupa Mariniego. Natomiast najbardziej jakby zbliżaliśmy się do Ojca Świętego podczas pielgrzymek. No wystarczy wspomnieć najdłuższe pielgrzymka do Polski, prawie 13 dni. Ale potem kolejne pielgrzymki, już krótsze, ale ich było bardzo dużo. Wtedy w samolocie byliśmy z Ojcem Świętym. Właściwie 24 godziny na dobę się było z Ojcem Świętym, bo stanowiliśmy orszak papieski, a więc na wszystkie spotkania chodziliśmy. Wszędzie towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu. Wtedy go najbardziej poznawaliśmy, ale Ojciec Święty nawet przy stole dawał różne znaki, że pamięta, że jest. Kiedyś przy stole, kiedy Ojciec Święty mnie zobaczył, że jestem, to spojrzał się na arcybiskupa Stanisława i mówi: jak ta łódź tu wpłynęła, bo ja jestem z Łodzi. Więc zażartował sobie, jak ta łódź tu wpłynęła. Przede wszystkim byliśmy zawsze zdumieni tym, co się dzieje w zakrystii. Ojciec Święty wchodził do zakrystii, witał się z nami,
a potem klękał. Kiedy już nie mógł klęczeć, to zatrzymywał się na swoim fotelu, na którym się przemieszczał i był nieobecny. Kryliśmy się z arcybiskupem Marinim, można powiedzieć, po kątach zakrystii, bo nie za bardzo na początku wiedzieliśmy, co robić. Ojciec Święty, zanim wychodził do ludzi, zanim reprezentował Boga, najpierw z nim rozmawiał. Zanim otrzymał mitrę, zanim otrzymał pastora, a więc kiedy zwracał się do ludzi w imieniu Chrystusa, najpierw prosił o błogosławieństwo, najpierw prosił o to wszystko, co jest niezbędne, żeby nie zasłaniać Boga swoim osobom. On po prostu nie zasłaniał Boga, kiedy wychodził do ludzi. I to nieraz trwało bardzo długo. Nawet spóźnialiśmy się z rozpoczęciem Eucharystii i wszystko jedno, gdzie to było, w jakimkolwiek zakątku świata. Ojciec Święty miał swój czas na rozmowę z Bogiem. Nieraz ksiądz prałat, potem arcybiskup Stanisław, podchodził i próbował ten czas jakoś skrócić, ale to było niemożliwe. Po prostu Ojca Świętego tego nie było. I w pewnej chwili dawał nam znak ręką, czy też zaczął wstawać i ubieraliśmy Ojca Świętego w idealnej ciszy. Podobnie działo się zawsze po liturgii. Ojciec Święty przychodził do zakrystii i bardzo często tak jak stał w ornacie, klękał i znów był nieobecny. Potrafił znowu wejść arcybiskup Stanisław, mówił, no już czas. Czekałem prezydent, czekałem ministrowi, Ojciec Święty był nieobecny. Ojciec Święty przede wszystkim nie stronił od ludzi, on szedł do ludzi. Były sytuacje, które wyciskały nam łzy z oczu, ale też były sytuacje zabawne. Bardzo często żandarmi, nasi policjanci watykańscy podawali dzieci Ojcu Świętemu. A potem, kiedy Ojciec Święty ruszał, nie było wiadomo, komu to dziecko oddać. Dlatego, bo wszyscy wyciągali ręce, to były setki ludzi. I więc bardzo często ten żandarm stał z tym dzieckiem i pytał się, kto by chciał przyjąć swoje dziecko po błogosławieństwo do Ojca Świętego. Ale to były takie bardzo zabawne sytuacje. Natomiast Ojciec Święty przede wszystkim z wielkim namaszczeniem podchodził do ludzi chorych. On ich dotykał. On się nie bał. On wszystkich dotykał. Zawsze mi się przypomina, szczególnie gdy wchodziliśmy do bazyliki i to przejście w głównej nawie nie jest zbyt szerokie, to w ten fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus szedł i ktoś nagle dotknął się Jego płaszcza i wyszła moc i nagle ta osoba była uzdrowiona. I tak mi się wydaje, że kiedy Jan Paweł II przechodził gdziekolwiek, czy to do liturgii, czy wracaliśmy po Eucharystii, to ludzie się chcieli go bardzo dotknąć. Oni płakali. Nieraz i nam łzy spadały po policzkach, widząc z jaką wiarą ci ludzie dotykają się Ojca Świętego. Po dotknięciu wydawało się, że to był najszczęśliwszy dzień, moment w ich życiu. Z Ojca Świętego emanowała jakaś moc przedziwna. Nie tylko dlatego, że to był Jan Paweł II, ale właśnie dlatego, że dotykając się Jego, dotykano Chrystusa. Te dotknięcia były dotknięciem łaski, niewątpliwie. Jest dużo świadectw osób, które czują się uzdrowione, są uzdrowione. Są to, można powiedzieć, takie cuda lokalne, o których wcale nie trzeba mówić. Czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? To jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. Te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Święty to normalny człowiek. Jan Paweł był normalnym człowiekiem, więc także mógł się zdenerwować. Potrafił także krzyczeć. Na Sycylii Ojciec Święty krzyczał. Krzyczał, ponieważ mafia zabijała ludzi i powiedział, że wszyscy ci, którzy stanowią tą mafię, będą potępieni. I krzyczał. Nie wolno zabijać. Bóg powiedział, nie zabijaj. Żaden człowiek, żadna organizacja, żadna mafia nie może zmienić Bożego przykazania.
Arcybiskup Marini zakrywał sobie twarz, bo było mu wstyd, że papież krzyczy. A dzisiaj mówi, że zakrywam sobie twarz, bo mi jest wstyd, że wtedy sobie zakrywałem. Bo to był jedyny człowiek, który w tamtym czasie podniósł głos. Do dzisiaj, kiedy mafia daje o sobie znać, pokazują te fragmenty Jana Pawła II. Verrà il giudizio di Dio. Jan Paweł II, jeśli się denerwował, to denerwował się na siebie. Kiedy już nie mógł za bardzo chodzić, to najtrudniej było Ojcu Świętemu zrobić pierwszy krok. Jakby się blokował, to wtedy potrafił pastorałem raz czy drugi uderzyć w marmur i nagle ruszył. Obracał się do nas, mówi, no proszę. I to był taki sposób rozpoczynania procesji. Ale kiedyś to się nie udało. Pierwszym razem tym pastorem dodał sobie odwagi. Drugi raz i trzeci raz już tak potężnie, z takim nerwem uderzył w marmur, że guma zabezpieczająca pastora od dołu poleciała na paręnaście metrów. Mówi, o teraz to ruszymy. Także były takie momenty bardzo specyficzne, ale na ogół denerwował się na siebie, że jego ciało nie odpowiada tej wiośnie, temu młodemu jeszcze duchowi, który w nim jest. Jezu, ucham Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Są piękne zwrot Ojca Świętego, zawołania, wypój na głębie. Musisz się wspinać na szczyty, by żyć na nizinach. Jeśli nikt od Ciebie nie wymaga, to Ty zacznij od siebie wymagać. Ale chyba najbardziej jakby trafia do mnie to, co Ojciec Święty powiedział do kapituły ojców dominikanów. Powiedział do nich tak: idźcie i głoście, że Jezus żyje. Nic więcej. Tylko tyle albo aż tyle. On swoim życiem pokazywał, że Jezus jest obecny. Jest obecny w każdym z nas. I tego Jezusa trzeba nieść, który jest w nas. Ojciec Święty każdego dnia chodził się opalać przed Najświętszy Sakrament. Adorować, być obecnym. Ja to nazywam opalaniem, bo Najświętszy Sakrament jest zawsze w monstrancji, jak w słońcu. I potem szedł i głosił, że Jezus żyje. Papież Jan Paweł II, Słowianie, Syn Narodu Polskiego, przychodzi wszystkie narody i ludy wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła. Ufam, że mnie słyszą. Trudno by mi było pomyśleć, żeby jakiekolwiek polskie czy słowiańskie ucho w jakimkolwiek zakątku globu nie mogło usłyszeć słowa papieża Polaka i Słowianina. Zresztą to było widać, dzisiaj możemy ocenić przez cały pontyfikat, przecież mówił, otwórzcie drzwi Chrystusowi na samym początku. A potem swoim życiem jakby to potwierdzał, że On się otworzył całkowicie i że ten Jezus żyjący jest widoczny w Nim.
pod koniec lat pontyfikatu, papież był cierpiący, papież, można powiedzieć, że od 2000 roku nam umierał. W 2000 roku my się modliliśmy, żeby tylko Ojciec Święty otworzył drzwi, ponieważ taki był słaby, że wydawało nam się, że potem to już jest wola Boża, a potem jeszcze były 5 lat. 5 długich lat cierpienia, 5 długich lat oddawania ciągle czegoś na rzecz Pana Boga, na rzecz innych. To było ostatnie Boże Ciało. W Rzymie procesja Bożego Ciała ma miejsce wieczorem i ta procesja odbywa się w ten sposób, że Ojciec Święty jedzie na platformie samochodu, jest klęcznik, Najświętszy Sakrament. Ojciec Święty już siedział, ponieważ już nie mógł chodzić, więc siedział na swoim fotelu i my z arcybiskupem Marini klęczyliśmy po bokach. W pewnym momencie Ojciec Święty, właściwie już do naszych celebracji należała także już takim paramentem liturgicznym stała się chusteczka Ojca Świętego, którą ciągle używał. I w pewnym momencie Ojciec Święty spuścił rękę z tą chusteczką. Ja myślałem, że chce mi podać. A Ojciec Święty mnie przyciągnął. Jak dotknąłem tej chusteczki, to mnie przyciągnął do siebie. I kiedy się zbliżyłem do Ojca Świętego, Ojciec Święty mówi, że chciałby uklęknąć. Przyznam szczerze, że zadrżałem. Dlatego, bo Ojciec Święty już nie mógł klęczeć. To było niemożliwe. Więc jak umiałem, mówię, Ojcze Święty, może troszkę później, bo ten samochód trzęsie, jeszcze daleka droga. Jak Ojcu Świętemu się coś nie podobało, to wtedy zawsze tak sympatycznie zamruczał. Coś było takiego. Wiedzieliśmy, że mu się to nie podoba, ale akceptuje. Był bardzo posłuszny. Nam, ceremoniarzu. Potem za chwilę Ojciec Święty znowu tą chusteczkę opuścił na dół. Już był znak, że mam się przesunąć. I mówi, może jednak uklęknę. Ja mówię, Ojcze Święty, jeszcze dość daleka ta droga jest, może na wysokości Kościoła Redemptorystów. No i znów to papieskie mruczenie, więc już wiedziałem, że żartów nie ma. Ale jeszcze udało się jakoś ten moment odsunąć trochę. I w pewnym momencie Ojciec Święty się odwrócił już bez żadnego znaku i ręką wskazał, mówi, tam jest Pan Jezus, ja chcę uklęknąć. I wtedy z biskupem Marinim pomogliśmy Ojcu Świętemu wstać i uklęknąć na klęczniku, co nie było rzeczą wcale łatwą, bo Ojciec Święty był zawsze potężnym człowiekiem, a kolana już nie trzymały. Ojciec Święty się jakby złapał tego klęcznika całą siłą, ale nie mógł się utrzymać na nim, także ta chwila adoracji trwała może 20 sekund i powiedział, jednak usiądźmy. Bardzo często spotykałem księdza kardynała Ratzingera. Podczas celebracji zawsze był obecny, bo on tutaj mieszkał. Był moim sąsiadem praktycznie przez ulicę. Nieraz widziałem księdza kardynała, jak tutaj chodził po Borgo Pio sobie w takim bardzo sympatycznym berecie na bok założonym. Dotykałem się, można powiedzieć, księdza kardynała nieraz, bo podając mu podczas celeb różne paramenty liturgiczne, ubierając go. I widać było, że Ojciec Święty Jan Paweł II czuł się dobrze w obecności kardynała Ratzingera. Jak gdzieś ksiądz kardynał Ratzinger był, to czuł się bardzo dobrze. W czasie, kiedy już tutaj pracowałem, ten słynny moment, kiedy Ojciec Święty nie chciał przyjąć rezygnacji kardynała Ratzingera, kiedy już upłynął jego wiek, więc wszyscy o tym wiedzieliśmy. To świadczyło o tym, jak bardzo, bardzo mu zależało na tym, by w przestrzeni Jana Pawła II zawsze był kardynał Ratzinger. Pamiętam, że w czwartek zadzwonił ksiądz arcybiskup Stanisław i zaprosił nas z arcybiskupem Marinim, żebyśmy przyszli pożegnać się z Ojcem Świętym. I poszliśmy rzeczywiście do apartamentu, Ojciec Święty leżał, od razu nas poznał, podniósł rękę. Był tylko ksiądz arcybiskup i ksiądz prałat Mietek, drugi sekretarz. I biskup Marini podszedł do Ojca Świętego i podał mu rękę. Ojciec Święty wyciągnął rękę i ten najbardziej znany biskup na świecie, arcybiskup Marini, płakał jak dziecko.
To była najpiękniejsza liturgia bez słów, w której uczestniczyłem. Klęczeliśmy oczywiście przy łóżku Ojca Świętego. Potem zaśpiewaliśmy Tedeum, które było bardzo trudno zaśpiewać. Zaczął ksiądz arcybiskup Stanisław, najpierw zapalił światło, kiedy już wiedzieliśmy, że Ojciec Święty umarł. I zaczął: Ciebie Boga wysławiamy. I cisza. Wszyscy spojrzeliśmy się na Ojca Świętego, nie wiedzieliśmy, co się stało księdzu Stanisławowi. I dopiero po chwili on takim góralskim akcentem, przyciskając jedną z sylab, dalej kontynuował i wtedy zaczęliśmy włączać się w ten śpiew. I on był coraz głośniejszy, ogłaszający, że zniszczył wrota śmierci, że dał raj tym, którzy są sprawiedliwi. Ciebie Boga wysławiamy za wielki pontyfikat Jana Pawła II. On już był przy nas, już tylko jego ciało. Za to wszystko, czego dokonał przez 27 lat. I chciałoby się powiedzieć, że pod koniec tego hymnu, który śpiewaliśmy z pamięci, a który ma bardzo dużo zwrotek, to na koniec to już prawie ten głos wydawał się, że słychać na placu Świętego Piotra. Na placu Świętego Piotra jeszcze nie wiedziano. Kiedy wychodziłem z apartamentu, to była godzina chyba 3 w nocy, bo do ceremoniarzy należy także zajmowanie się ciałem zmarłego papieża aż do momentu pochówku. Więc kiedy już Ojciec Święty był ubrany i był przewieziony do kaplicy swojej prywatnej, tam został już do rana, o 3 w nocy wyszedłem z apartamentu, ulica Borgo Pio była pełna ludzi. I wydaje mi się, że choć to byli ludzie z różnych krajów, z różnych kontynentów. Można powiedzieć, każdy mówi w innym języku. To wszyscy się rozumieliśmy. To jest tak jak zesłanie Ducha Świętego, gdzie wszyscy ludzie różnych języków nagle rozumieli się. Wszyscy wiedzieli, co drugi mówi. My wszyscy czuliśmy podobnie. Była tylko pewna różnica, tak mi się wydaje, że jeśli ktoś wracał z placu Świętego Piotra i płakał, ale tylko płakał dlatego, że odszedł ktoś bliski, ktoś kochany, z kim się zżyłem od lat. To wracał z żałobie, ale wracał jak przyszedł. Natomiast jeśli ktoś wracał, też zapłakany, ale z postanowieniem, chcę być jak Jan Paweł II. Albo dlaczego nie jestem święty, dlaczego nie jestem jak Jan Paweł II. Dlaczego nie jestem całkowicie oddany swojej rodzinie, swoim najbliższym. Dlaczego nie jestem totus tuus, całkowicie Twój, Panie Boże. To były momenty przemiany, to się działy wtedy cuda. Dotykając się Ojca Świętego, wiedziałem, że dotykam się osoby świętej. Ja bardzo często przed tymi celebracjami potrzebowałem iść do spowiedzi. Chodziłem do spowiedzi nie dlatego, żeby wyznać grzechy. Grzech jest bardzo łatwo wyznać. Ja spowiadałem się z win. Że nie jestem tak jak Jan Paweł II, że nie jestem tak piękny jak on, że nie radzę sobie tak z sobą jak on. Ja chciałem być jak Jan Paweł II, w sensie takim, widać było jego dobroć, widać było jego oddanie, widać było jego poświęcenie. I dlatego potrzebowałem iść do konfesjonału i otrzymać błogosławieństwo, by mógł być w jego przestrzeni, by mógł się go dotykać. Jan Paweł II miał taką piękną definicję, kto jest moim przyjacielem. Mówił, że moim przyjacielem jest ten, dzięki komu staje się lepszy. Ja myślę, że po tych latach bycia przy Janie Pawle II mogę powiedzieć, że stałem się lepszy.